Dobra, dzisiaj będzie taki test tej kamerki Microsoftu LiveCam Studio. Już ją naprawiłem, ten kabel nieszczęsny. I będę ją porównywał z kamerą też Microsoftu, tyle że LiveCam Cinema, która obsługuje tylko 720p w 30 fpsach. LiveCam Studio 1080p, czyli Full HD w 30 fpsach. Porównamy sobie te dwie kamerki pod obiektywem do mikroskopu. Będzie zabawa na płytkach elektronicznych, także zobaczycie, jak to mniej więcej będzie działało na tych dwóch kamerach. Na kamerze Microsoftu, przełączę się tutaj na Firefoxa, zamówiłem z AliExpressa coś takiego, nawet nie wiem dlaczego ja to dokładnie chciałem kupić. Że tanie było, to sobie pomyślałem, a może się do czegoś przyda. Aha, już wiem. Chciałem to jakoś zamontować, pobawić się. W zasadzie w montaż w kamerce tej Etios Cam 4000, żeby ją zmodyfikować. I zastanawiam się, bo tutaj pisze jest ten opis, że to jak się podłączy pod zasilanie 3,5 do 5 V, to jakby coś tam zmienia w obrazie. Na razie nie mam tego podłączonego do żadnego zasilania. Musiałbym coś wykombinować. A to już później, tylko tam wam chcę pokazać taką ciekawostkę. I tu można wkręcić sobie soczewkę też do tego. Są też sprzedaży. Generalnie bardzo fajne. Do modyfikacji różnych kamerek. Wydaje mi się, że to używają ci, co obserwują przez teleskopy gwiazdy. Takich bajerów. Widzimy, mamy zasilanie, dwa kabelki do tego szkiełka. To wygląda tak. O, widzicie, tu jest taka fajna ta. Ja mam podłączone to do tej kamery Microsoftu, tak jak jest tutaj, na tej płytce. I tak o, dokładnie tak jak jest tu. Bez żadnej soczewki. A soczewkę mógłbym. Nie, ta od Microsoftu jest. Ma węższą średnicę, tutaj jest taka jak w SJ-kamie. Dokładnie. No, także takie coś mam zamontowane na tej kamerce Microsoftu Studio. I ona jest bezpośrednio przyłożona do obiektywu, który też kupiłem na AliExpressie za 60 parę złotych. I zaraz sobie potestujemy, jak to będzie wyglądało. Ok, ja się przełączę już może na kamerkę LiveCam Studio 1080p. Dobra, jest. Ona ma ustawioną rozdzielczość Full HD. I generalnie Full HD też leci z nagrywanie z OBS-ie. Także na dużym telewizorze będzie to widać dobrze. Maksymalna odległość na obiektywie, jaką mogłem ustawić, jakieś 15-16 cm od płytki. Tak wygląda taka płytka. Odrzucę teraz od telefonu. Jak oceniacie jakość? To jest LiveCam Studio, zresztą jest napis. Być może jeszcze może potem spróbuję ściągnąć ten filtr IR, tak zwany. Była goła matryca. Tak jak mam w tej cinema. I teraz robimy patent. Przełączam się na cinemę. Muszę ją włączyć. Cinema jest włączona. Wyłączę to. Teraz jest cinema. Przykładam teraz kamerkę Live Cinema do tego obiektywu, tak jak miałem przed chwilą. Już muszę sobie zmienić ostrość, bo troszeczkę inaczej jest odległość matrycy od soczewki.
I to macie obraz z Live Cinema. Jest jakby bliżej, nie? Potem się jeszcze pobawimy. Porównamy sobie parę aspektów. Na razie na oddaleniu takim maksymalnym, jaki daje ten obiektyw. Chcę się zatrzymać na jakimś elemencie. Dobra, zatrzymam się na tym elemencie. Ustawię ostrość. Jeszcze mogę się pobawić tutaj światłem. O, bo ruszam. Dobra, światło jest mniej więcej ok. Tak wygląda ten element. Myślę, że do nagrywania też by było spoko. Tak, live cinema. Tam live cinema nieraz można wyhaszyć tanio. Ja akurat ją kupiłem za 15 zł fuksiarsko od jakiejś gościówy. No jest ok. Tą kamerkę generalnie mogę przerabiać, tylko nie mam obiektywów jakichś takich, żeby zrobić z niej na przykład normalną kamerkę internetową. Kiedyś sobie chyba kupię na AliExpressie właśnie więcej tych wajerów do kamerek. Będę, jak mi się znudzi na przykład, to zrobię z niej normalną internetową, bo fajna była. I tak wygląda Live Cinema. I teraz się przełączę z powrotem na Microsoftu Studio. Cinema wyłączę. Studio teraz podłączę. Powiem wam, że się nagrzewa ta studio. Na radiator aż parzy. I patrzcie, to jest pod. No, taka zmiana minimalna, parę milimetrów i już ostrość łapie. Staram się ustawić tą ostrość jak najlepiej. Ok, to jest ten element, nie? Tylko dlaczego on jest... Aha, bo to może od rozdzielczości zależy. Dobra, ja się przełączę teraz z ciekawości na tej studio na 1280, tak jak była ta cinema. Zobaczymy, czy będzie większy. No jest większy. Teraz jest 720. P ustawiona ta cinema. Też obraz nie jest zły. Ale jeszcze coś chciałbym sprawdzić, czy działa zoom. Konfiguruj wideo. Regulacja kamery, powiększenie. Zobaczymy, czy w 720p działa. I to jest plus. Maksymalnie mogę użyć zoomu do jakieś 40, 50. 50, no do 60, od 0 do 60, na rozdzielczości 1000, na rozdzielczości HD 720p, czyli to jest jakby tak to powiększenie, sobie zobaczę, teraz zastosuj, nie wiem, czy przypadkiem nie była na powiększeniu właśnie ta live cama, bo widzicie, że różnica jest, nie? Teraz sobie ustawię ostrość. Ale przy powiększeniu zawsze wychodzą te takie. Brzydkie. No to jest. W powiększeniu. Z ustawień kamery. Ok.
Tylko jeszcze oświetlenie powinno być troszeczkę lepsze. I teraz tak, ja sobie wejdę w opcję kamerki. Konfiguruj wideo, powiększenie dam na standardowe, na zero ostrość. Ostrość tu jest automatycznie była, a teraz jak ostrość tutaj się pobawię. Aha, ostrość to nie działa, bo ostrość jest wtedy, kiedy mamy podłączony pod matrycę tą soczewkę. Wtedy reguluje się elektrycznie ostrość. Naświetlenie minus 8. Damy minus 9. 9 już wygląda tak, że tak powiem, szybciej niby działa. Damy Full HD. Teraz się przełączam na Full HD. Ale jest ciemniej. Szybciej obraz działa, ale jest ciemniej. Także ja przywrócę sobie regulacja kamery. Naświetlenie dam na minus 8. Zastosuj OK. No i tak wygląda studio. Dobra, ja teraz robię myk. Obniżę kamerę o połowę, żeby ten, żeby to powiększenie było większe. I zaczynamy zabawę znowu od studio. Teraz muszę obiektywem sobie wyregulować ostrość. Lepsze jakieś światło zrobię, postaram się zrobić. No i tak wygląda już Full HD. Już całkiem fajnie. Jeszcze ta odległość robocza jest jakieś, nie wiem, 8 cm. Nie wygląda źle, nie? Coś jak się ustawi. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na dużym telewizorze. Gdyby jeszcze to miał 60 fipsów. I właśnie tutaj jeszcze poruszę taki ciekawy temat. Są kamerki na AliExpressie za 2,5 stówy, no. I pół stówy trzeba wywalić. Tylko to są kamerki pod USB, które mają takie matryce, że w Full HD działają w 60 fipsach. Czyli teoretycznie powinny o wiele szybciej działać niż to, co mam teraz tutaj podpięte. Przy nawet lepszym obrazie, bo tamte matryce są o wiele większe, mi się wydaje. I są dosyć fajne te kamerki, bo to są z takim jeszcze obiektywem. To już drożej kosztuje, właśnie tak od 250 zł. Z obiektywem. Ona wygląda, ta kamerka, wyglądem tak jak te do monitoringu, przemysłowe takie. Ale jest mniejsza. No i ma właśnie Full HD w 60 fipsach. Są kamerki jeszcze 4K, ale to już jest droga zabawa, jeżeli chodzi o mikroskopy. Dobra, ja sobie teraz zobaczę tutaj tą matrycę. Jeszcze nie mam ustawionego obrazu, także góra, dół, lewo, prawo działa tak jak ruszam. I niestety mój laptop jest mało wydajny. Już dwie kamerki jak są uruchomione, nagrywanie jest włączone, OBS, jakiś tam plugin. 3-2. Już czuję, że nie wyrabia mój laptop. Ale myślę, że na Live Cam Studio
do nagrywania tego, co robiliśmy. Jest spoko, nie? Jeszcze ją później sprawdzę na mikroskopie Aumeki. Jestem ciekawy, jak tam będzie wyglądało. Tam jest o wiele większe jeszcze powiększenie przy zachowaniu sporej odległości, ale tu już widzimy te piny. Aby tu jeszcze pokazać gniazdo SIM było jakieś tam Nokii. Dobra, ja teraz ustawię sobie na jakimś tym elemencie. Przełączę się jeszcze raz na Cinemę, ale jeszcze wcześniej pobawię się przy takim przybliżeniu. Tym zoomem, no nie wiem, czy będzie w 1080p zoom działał. Dobra, ja spróbuję powiększyć coś na 1080. Nie da rady. Powiększenie tylko działa od 720p w dół. I te inne, takie jak przesunięcie, nachylenie, działają właśnie w niższych rozdzielczościach niż natywna matrycy. Dobra, jestem tutaj na tych kondensatorach. Ustawię ostrość. To jest chyba najlepsza ostrość. Tak wyglądają te kondensatory na Livecam Studio w Full HD. Przełączam się na Live Cinema. Live Cinema wchodzi do akcji. I to jest live cinema. I teraz tak dochodzę do wniosku, a może będę się mylił, jak obejrzę na telewizorze, jaka będzie jakość w porównaniu. Jeszcze spróbuję sobie skonfigurować wideo regulację kamery. No nie mam włączonego powiększenia. Czyli z tej matrycy jest po prostu jakby... Ale właśnie, naświetlenie. Aha, teraz, że automatycznie? Powiem wam, że teraz jak sobie porównuję te kamerki, ta cinema też nie jest jakaś tragiczna. Ma większe powiększenie, ale on niestety gorszy obraz. O wiele większe ma powiększenie. Dobra, się zatrzymam na tym. Przełączę się z powrotem na live na studio. Zobaczymy, bo tutaj nawet dobrze widać ten element. Zaraz mi się, dobra, ja się przełączę na live cinema. Znaczy na live studio. Spróbuję poszukać tego elementu. Sobie ustawię ostrość. No i dobra. To jest live cinema. A raczej live studio. Full HD. Gdzie było lepiej widać, naszym zdaniem? Tu mam większy obszar roboczy. Przy zachowaniu tej samej odległości od obiektywu do płytki. Tam mam mniejszy obszar roboczy. Ale większe powiększenie.
Jeszcze raz spróbuję sobie ustawić ten. No i tak wygląda to pod Full HD. Co tu jeszcze mógłbym namodzić ciekawego? Przełączę się jeszcze raz na chwilę na 1280 na 720. Chyba jest troszeczkę bliżej, nie? Tutaj jeszcze spróbuję ustawić w konfiguracji wideo regulację kamery, naświetlenie. Damy na minus 7. Ostrość dałem na 40, a spróbuję. A to i tak nie będzie działało. Dobra, ostrość damy domyślnie jak była, na 0. Powiększenie. No teraz powiększenie mogę się bawić. W sumie to powiększenie też jest fajne takie. Nie wiem, to jest jakieś matrycowe, cyfrowe. Zobaczę tutaj, zastosuj, OK. Rozdzielczość teraz jest 1280 na 720 z powiększeniem. Ale nie wiem, czy przez ten zamontowany IR nie mam właśnie troszeczkę innego obrazu. Wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię pauzę, bo mogę na szczęście dać pauzę. I ściągnę ten obiektyw IR. I wtedy będzie takie gołe porównanie. Po prostu będzie goła matryca już nad soczewką obiektywu. Dobra, robię pauzę. Dobra. Ja ściągłem wszystko, jest goła matryca teraz. Teraz ustawiłem 1920 na 1080. Także można sobie porównać. Chyba jest bardziej ostrzejszy obraz. Bo jednak tamten filtr IR trochę zmieniał. Jeszcze chciałbym znaleźć ten element właśnie, co był wcześniej. Okej, zostawię teraz ostrość. No tak to wygląda. No bo teraz jest większy, nie wiem. Czekać, jak podniosę do góry kamerkę od obiektywu. To się rozmazuje, wtedy musiałbym regulować ostrość obiektywem. Im bliżej jest obiektywu soczewki. Chyba mamy większe powiększenie. No, teraz jest takie dosyć spore. Jest różnica, bo tutaj z nałożonym tym filtrem IR było jak czarne, takie brązowe było, a jest teraz bardziej czarne. A jeszcze nie mam nałożonych tych szkiełek takich. Są za matrycą. One też chyba odbijają jakoś. Jakiś tam, nie wiem. Ale ogólnie tak wygląda to pod Microsoftem LiveCam Studio. Czy jeszcze?
Czy jeszcze? Nie wiem, czy jeszcze. Wydaje mi się, że jest. Na pewno wyższa rozdzielczość. I to będzie lepiej widać na dużym ekranie. No i dobra, kończę. Podsumuję to tak. Zakup na Oliksie kamerki za 85 zł. Po dogadaniu się z gościem minus 15 daje nam 70 zł. Czy opłacało się do tych eksperymentów? Na pewno. Sporo ludzi będzie mogło sobie potem przemyśleć temat, czy inwestować sprzęt warty, załóżmy, 600. Chodzi mi o te zestawy takie mikroskopowe, co są na AliExpressie, Eakinsa i tak dalej. Oczywiście są lepsze od Eakinsa na matrycach Sony. Ale też można sobie zadać pytanie, czy można to zrobić taniej? A będziemy w miarę zadowoleni z efektu, który pozwoliłby nam, nie wiem, na robienie streamów, pokazywanie co dłubiemy i tak dalej. Powiem wam tak, dużo ludzi ma na YouTubie gorszą o wiele jakość niż ja teraz tutaj pokazuję, a też lutują mi. Mają oglądalność dużą. Taki na przykład Sorin. Ja tak na niego mówię. Ten, co naprawia te laptopy tam. On jak włączy podgląd z mikroskopu, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Takie jakieś zamglone wszystko. Nie wiem jak teraz, ale wcześniej miał. No. Jeszcze najlepszy będzie motyw taki, że czekam na wideograbera, który mi pozwoli podłączać urządzenia z HDMI. Także będzie można potestować sobie, jak będzie wyglądał obraz na przykład z telefonu, który ma wyjście HDMI, z kamerki takiej do kręcenia JVC, kamerki SJK. Tej, co kupiłem. Wiesz, że tam będzie plama na obrazie. Ale potem sobie spróbuję wyciągnąć wnioski i zastanowię się, czego będę używał, w razie czego, do kręcenia takich filmików, które będą pokazywały, co tam grzebałem gdzieś na płytkach. Dobra, kończę. Było porównanie dwóch kamerek Microsoftu. Czy opłaca się zadać sobie teraz, możecie pytanie, czy opłaca się kupować Livecam Studio, które jest o wiele droższe, czy po prostu gdzieś wyrwać Livecam z Cinemy w granicach, powiedzmy, no ja bym za nią więcej niż 5 dych już nie dał, a za studio bym więcej niż 100 nie dał, o tak powiem. Livecam Cinema do 5 dych max, Livecam Studio do 100. No nie opłaca się więcej dawać za takie kamery. Szału nie ma. Dupy nie urywa, jak to mówią. I na tym zakończę filmik. Trzymajcie się.